Kochani, od piątku z samego rana bardzo mocno bolał mnie prawe podbrzusze i powiem wam, że nie doświadczyłam nigdy wcześniej takiego bólu, ale normalnie poszłam do pracy, pracowałam, cały dzień minął, położyłam się do domu później na króciutką drzemkę, pojechałam na ewangelizację, wróciłam. Wiecie, i położyłam się spać. Na następny dzień rano wstałam, miałam już konkretną temperaturę i tak trochę leżę sobie w tym łóżku i tak się zastanawiam właśnie, czy iść na urodziny do Jacka, bo nas zapraszał, czy zostać w domu. I mówię, ale stwierdziłam, że kurczę, co będę tak cały dzień w domu siedzieć i w ogóle udawać, że chora jestem? Wstaję, idę, nie? Więc ruszyłam się, poszłam na urodziny, tańcowaliśmy w ogóle, tak mi było niedobrze. Już prawie nawet wymioty mnie brało, ale mówię, nie, nie, wszystko jest dobrze, jestem zdrowa, tak? Tutaj uwielbienie dzisiaj. I też mówię, nie będę odpuszczać żadnego dnia. Po prostu Bóg zasługuje na chwałę, którą dajemy z głębi serca. W moim pragnieniu serca jest tańczyć dla Boga, więc będę tańczyć dla Boga. I wiecie, tutaj dopiero jak już Duch Święty mnie to bardzo mocno dotknął, położyłam się, ból całkowicie odszedł. Wczoraj modliłyśmy się z Asią, było troszkę lepiej, Kaźmierczak, ale dzisiaj dopiero wziąłam swoje uzdrowienie, więc każdy jest w stanie wziąć uzdrowienie od Ducha Świętego. Dzisiaj chcę wam powiedzieć, że już mnie nic nie boli. Cały ból podbrzuszu minął, a podejrzewałam, że może to być zapalenie wyrostka. No, tak bywa, tak? To nie były kobiece sprawy, więc jestem zdrowa.